kurde. Zasunięte. Co, jedziemy tam na te... Dawaj, Dawid. Przejedziesz się po tych piaskach. Daj telefon. Mam pączki robić. Co masz? Pączki. No, pojeździ sobie tutaj, tylko tak wiesz. Z rozwagą. No to się nie zakopuj. Tak to jest, widzowie. Dawid świruje. Puścimy coś. Dawid zaraz się zaplącze w tę siatkę tam. Nagramy krótkiego shota na YouTube. Dawida kładzik będzie zrobiony, może w tym tygodniu podjadę po te części wszystkie. Dostałem po ryju. Jak oceniacie dźwięk teraz Furcrafta po zdjęciu DB Killera? Powiem wam, że na dłuższą metę to łeb boli, jak tak się jeździ. Jak ma 9-latka, to mu nieźle idzie na 250. Powiem wam, że niedługo, mam ze 3-4 miesiące i będziemy chcieli ogarnąć dwa krosy. Miałem okazję się zamienić za kłada, wiecie, tylko że to daleko było. Za Kajo 250.
Ale kupiuję. Tylko mówię, to gdzieś było daleko, trzeba było tym jechać. Musiałbym sam zawieźć kładzisza. Nie mam czym w sumie i zrezygnowałem. Myślę, że do po zimie coś się ogarnie.